Witam Kamila Ślimaki, a więc witam Was przy kolejnej książce Psy i Koty. No, jak zawsze nie będę już tłumaczyć, że chodzi o tytuł, chodzi o obrazki i tak dalej, bo jak wiadomo, wszyscy umieją patrzeć na obrazki. Lecimy. Pokazuję następną y, partię Raz Kotów, bo tutaj chodzi o rasy kotów, tak jak i w poprzedniej. To jest 4 na 4. Więc lecimy. Mamy sobie tutaj tytuł. Mamy sobie y, co książka, y, kto ją wydał, jaka gazeta i tak dalej. Więc mamy tu różne rasy kotów. I lecimy sobie. Rudy pręgowany tambi. Tabi. Niebieski pręgowany tabi. Tak wygląda. Obrazki wszyscy. Będę teraz przelatywać. Tym razem tylko będę pokazywać. Nie będę wam wstępnie pokazałam, jak się rasy kotów mogą nazywać. Ale tak po prostu sobie oglądniemy, jakie są rasy. Są różne rasy kotów. Zobaczcie, piękne. Czarny. Co to jest za? Czarny, dymny. Szelkret. Czarny. Szelkret, dymny. Zobaczcie. Szelkret tak wygląda. Takie Taki... Taki... canteczki. No i tak dalej tam. Dobra, dalej. Lecimy. Szczegółowo tak nie będę pokazywać, by żeby nie zanudzać. Także tak sobie tylko obejrzymy. Różne zobaczcie koty. Od czasu do czasu będę tylko podpowiadać jakieś raz. I będę przybliżać po prostu telefon. Egzotyczne koty. Jesteśmy tu przy egzotycznych kotach. Manksy. Zobaczcie, Manks, jak wygląda. Kot Manks nie ma ogona. Zauważcie. One się takie rodzą. To jest taka ich rasa. Po prostu. To jest typowe. Jak zobaczycie kota Manksa z ogonem, to bądźcie pewni, że to nie jest ras, yy, rasowy kot. Kot rasowy Manks musi być koniecznie bez ogona. Ale Pytanie, czy one się takie rodzą, czy po prostu hodowca ucina te ogony. Ponieważ teraz wiadomo, jak wiemy, nie wolno już kopiować ogonów, obcinać i tak dalej. Więc yy, pytanie, czy to taka rasa, czy po prostu yy, takie są, być może, że to taka rasa, taki typ kota. No dobra, lećmy dalej. Tam nie będziemy się zastanawiać, o, widzicie manksy. Japońskie Bobtail. To jest Bobtail japoński. Psy Bobtaile widzieliście nie raz, nie dwa. One też nie mają ogona, więc te koty są typowe. To jest typowe dla tej rasy kota. Jak zobaczycie na wystawach, tego typu koty nie bądźcie zdziwieni, dlatego wam pokazuję obrazki, żeby nie było zdziwienia. Szkockie zwisło-uche, krótkowłose. Zwisło-uche się nazywa, dlatego że zauważcie, jakie mają, jaką mają budowę uszu. One mają zwiśnięte uszy. One nie mają sterczących, jak, jak przeważnie koty, tylko mają takie oklapnięte na głowie. Znowu inny rodzaj kota. Czy tam inna rasa kota. Nieważne, ważne są że są bardzo ładne. Snowshow. Trudne nazwy, co? No. Amerykańskie krótkowłose. O, takiego swego czasu kiedyś moja ciocia miała. Właśnie takiego. Ale miała, bo dostała kiedyś. Od swoich znajomych. Ale już go nie ma, bo już dawno to było bardzo, bardzo, ale to bardzo dawno. I nie będę tutaj historii opowiadać. Ponieważ kota nie znałam wcześniej, aczkolwiek słyszałam, że miała. I właśnie takiego, ponoć, jak tam pokazywałam. Był bardzo ładnym kotem. Duży, masywny. Dobra, lecimy dalej. Koniec tej historii. Amerykańskie. wierchy vir, vir, wier her. Nawet nie, sama nie umiem tego przeczytać. Znaczy, przeczytać, tak, ale nie umiem wypowiedzieć tej nazwy, więc nie zdziwcie się, jeżeli źle wypowiadam. To niestety, przepraszam za to. Amerykańskie Karli, krótkowłose, lećmy dalej. Europejskie krótkowłose, to jest europejskie krótkowłosy. No, być może, niech będzie. Raczej ten jest europejski, krótkowłosy, ale dobra. O, właśnie, ten jest podobny do mojego, do mojej koteczki. Europejski krótkowłose, kolor Point. Dlaczego się mówi kolor Point? Bo zobaczcie: odcienie. Jaśniejsze od jaśniejszego, od najjaśniejszego, tu do najciemniejszego, po nasadę ogona. A to jest Chartreux. 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 Typowa francuska nazwa. Reksy, kornwalskie. E, zauważcie futro, jakie mają. Takie mają, przybliżę Wam, takie mają jak e, takie pierścienie, jak pudle. Widzieliście niejednokrotnie pudla. Ma takie kręcone futro. To ten kot właśnie tak ma inaczej to oddaje obrazek a inaczej na żywo się widzi. Warto sobie obejrzeć warto chodzić na wystawy kotów, ponieważ na żywo jak zobaczycie kota to też jest inaczej jak widzicie na żywo a inaczej po prostu na obrazku obrazek tego nie oddaje co widzi się na żywo tak naprawdę. Dlatego warto sobie też i żeby mieć porównanie. Yy z tym co się widzi na obrazku to możecie zobaczyć i kota na żywo chyba, że nie są wszystkie wystawiane no ale to nigdy się nie jest pewnym Reksy dewońskie Reksy dewońskie są takie prawie gładkowłose mają bardzo krótką sierść taką Prawie przy skórze. Zauważcie. Tak jakby prawie nie miały tej sierści. Bardzo ładne są z reguły koty. Na koty powiem szczerze, można patrzeć i patrzeć. Nigdy się nie znudzi. Jakiekolwiek by nie były koty są bardzo. Przyjemnie się patrzy po prostu. Sfinksy. Sfinksy to są koty bez włosy. Jak ktoś chce kota. A jest alergikiem na przykład na sierść kocią, czy w ogóle na sierść zwierzęcą. I chciałby koniecznie mieć kota, ma może mieć właśnie sfinksa. On jest w ogóle bez włosów. Mały są skóry. Aczkolwiek, no ja nie jestem może zwolenniczką tej rasy, ale bez przesady nie będę wybrzydzać. Są też ciekawe po prostu. Reksy, e, szelkier, szelkry, kirk, krótkowłose. O, zobaczcie, taka dziwna rasa. Dziwne takie. O włosie nie mają. Takie mają troszkę jakby poczochrane, jakby coś takiego. <laughs> w obrazku widać rosyjskie, niebieskie. Jedna z naszych kuzynek miała taki, takiego rosyjskiego, niebieskiego kota. Bardzo ładny jest. To jest koraty. Kot koraty. Podobny do rosyjskiego niebieskiego. Ona miała właśnie takiego. Też przed laty. Już go nie ma dawno, bo już dawno jej odszedł z tego świata. No niestety ze starości. A tak, to był bardzo fajny kociak. Siamskie koty, zobaczcie. Siamskie jakie. Ładne koty są. One bardzo ładne są, aczkolwiek mają swoje, swoje charaktery, no ale dobra. Już nie wnikając w to. A tak w ogóle to są przepiękne koty. Siamskich jest bardzo dużo. Widać. Hmm? Burmańskie, Zobaczcie. burmańskich, też jest dużo ciekawych odmian i kolorów. Tonki, Tonkińskie, ciekawe nie? Dużo będę mówić. Ale ładne kociaki, nie? Bardzo ładne. Można też oglądać i oglądać. Burma, yy, Burmile. Ja czasem się pomylę w czytaniu. Widzicie? O, jakie ładne są. Azjatyckie. To są azjatyckie. Przypominają nasze europejskie. Zobaczcie. A to jest azjatycki kot powiedział, nie? No. Bombajskie. Singapurskie. To jest bombajski. To jest singapurski. Orientalne. To jest orientalny kot. To też. Zobaczcie. Orientalne kotki. Bardzo fajne, ładne koty. Na obrazku widać, że ładne. Pewnie nawet na żywo byłyby ładne. No, zobaczcie, ile tego jest. Prawie do końca książki. No, hmm, zobaczcie. Fajne koty, nie? Ładne są. Europejskie mał. Nie, przepraszam. Egipskie mału. Tu. Egipskie mału. Takie są. Fajna też. Ładne są. Abysyńskie, o Boże, drogi, abysyńskie kotki. Abysyńskie dzikie. To jest Abysyński Dziki Kot. Tak wygląda. A zobaczcie nawet postawę, jaką ma. Zauważcie, patrzcie na twarz tego kota. Można powiedzieć, że jak dzikie koty się z lekka przestraszą czegoś, to właśnie też można powiedzieć, że taką jakąś dziwną, taką dziwną pozę też przyjmują. Pozę, no po prostu jakąś taką, no jakby był. Zauważcie, że tak jakby był zdziwiony, zaskoczony czymś. Także tak to można nazwać: osikaty. Tak wyglądają osikaty. Osikaty. Takie są. No, kalifornijskie. Spanglet. To są spanglet, Bengalskie. Mhm, zobaczcie. Jako małe kociaki bengalskie koty mają taką wyraźniejsze ubarwienie niż, niż dorosły zobaczcie dorosły kot i kociak bengalskiego kota jest bardziej wyraźnie ubarwiony Ten, te centki są bardziej uwidocznione u młodych u, mu, u młodych kotków nierasowe krótkowłose to są wszystko nierasowe krótkowłose Zauważcie to. Zobaczcie. Tak wyglądają. Wyglądają jak rasowe, a napisane jest, że nie rasowe. O, takiego, jakiegoś podobnego to ma moja kuzynka, tylko bardziej kolorowego. Więcej ma kolorów tych innych niż białego. Jak będę miała okazję być u niej i będę akurat. Mogła nagrać filmik, to pokażę Wam. Aczkolwiek nie obiecuję, dlatego że nie każdy chce, żeby w jego domu nagrywać po prostu coś. Także nie wiem, czy sobie się postaram o to, ale nie obiecuję, że Wam nagram i Wam pokażę. Dobra. I jak każda książka, mamy źródła ilustracji. Tutaj jest wszystkie źródła ilustracji, kto ilustrował, kto robił zdjęcia i tym podobne rzeczy. Więc nie będę już się rozpowiadać na ten temat. Zobaczcie, ilu ludzi pracowało nad tą książką. Słowniczek możemy znaleźć. Kody EMS e według FIFA. Mm, zobaczcie. Indeks. To jak w każdej książce jest indeks. Wiadomo, że takie rzeczy zawsze są przydatne. Adresy, jak w każdej, jak w większości książkach. No i podziękowania. Wiadomo, podziękowania autorom i tak dalej. Ludziom, którzy opisali, opracowali książkę. Uznałam, że uznaję, że książka jest bardzo fajna. Bardzo fajnie y, opisane są każda rasa kota. I cóż więcej, po prostu, zauważcie, co jest napisane. Z tyłu na okładce: budowa kota, opieka nad kotem, opieka nad kociętami. Typowa, typy futra, wystawianiu kota, i tak dalej, i tak dalej. Tu jest w tych dwóch książkach, w tej i poprzedniej książce wszystko jest od A do Z o kotach opisane. Więc kto ma szans, kto miał szczęście, nabyć sobie taką książkę wraz z gazetą wówczas w latach. 2000, może 10, bo nie pamiętam roku. Przypuszczam, że w tym czasie zakupowałam gazetę i kupiłam tą książkę. To ma to szczęście posiadać taką encyklopedię. Bo to jest encyklopedia, tak naprawdę. To nie jest taka sobie lektura, jak przeciętna lektura. To są książki, które są przy okazji potrzebne, jak jedziecie na wystawy kotów i na przykład nie jesteście pewni, co jest za rasa, lub chcecie nabyć kociaka, rasy jakiejś tam, jak wam pokazywam w tych książkach. No to możecie sobie porównać, patrząc na obrazek i patrzycie na kota na wystawie. I wtedy jesteście pewni tego, co ewentualnie macie szansę. Nabyć. Ewentualnie, jeżeli nie jesteście pewni, bo zawsze tak może być, że nie ma pewności stuprocentowej. Może się zdarzyć, że na przykład gdzieś zajdzie jakaś pomyłka. Różne rzeczy mogą się zdarzyć, więc dla pewności warto yy, sobie wszystko poczytać o każdej rasie kota. I na tej podstawie wybieracie to, co się Wam podoba, jakie macie marzenia, bo tutaj jest napisany też opisany charakter danego kota, jaki charakter może mieć, jaki kolor futra, jaki powinien mieć, a czym się różni kot nierasowy od kota rasowego, albo jeszcze więcej innych rzeczy. Także jest to bardzo, bardzo ciekawe. I oczywiście jest też. Wszystko opisane, czym jak żywić kota, jak go pielęgnować i tym podobne rzeczy. Także wszystko, wszelaka wiedza w takich dwóch książeczkach jest zawarta. To jest po prostu, yy, ja bym powiedziała, encyklopedia. Po prostu dwie takie cienkie, bo zobaczcie, cienkie książeczki, a bardzo ładnie opisane. I bardzo dużo informacji jest zawartych. I trzeba wiele, żeby Mieć dużo informacji nie potrzeba wiele. Chociaż jest trzy razy więcej na YouTubie wiadomości, co można naprawdę zaczerpać bardzo dużo wiadomości. A ja porównując internet do książki, to jest po prostu... Internet ma oczywiście trzy razy tyle informacji, co w tych dwóch książkach. Oczywiście zakup... Chociażbyście mieli... Całą bibliotekę zapełnioną samymi książkami o kotach, na temat kotów, to zawsze informacji będzie za mało. Jakkolwiek, ilekolwiek by nie było. Wiadomo, że na koty się przyjemnie patrzy, więc nawet jak ktoś nie ma kota, chce sobie oglądnąć koty, to ma okazję obejrzeć to sobie nawet na moim kanale na YouTubie. Dlatego Wam pokazuję książki, pokazuję Wam rośliny, które uprawiam, pokazuję Wam różne rzeczy. Żeby po prostu, przede wszystkim opracowuję też te filmy dla Was i poświęcam mnóstwo na to czasu i pokazuję, gdzie można te informacje wszystkie zaczerpać, nie tylko, nie tylko że po prostu no tak sobie, jak się Wam nudzi, nie chcecie mieć kota, macie okazję sobie książkę zobaczyć i już. Tak jakbyście go mieli, posłuchać coś przyjemnego o kotach. Zresztą ja na temat kotów to bym mogła jeszcze długo opowiadać, ale z racji tego, że powoli będzie mnie gonił czas, to po prostu żegnamy się do następnego razu z tym przepięknym, Koteczkiem, tym fajnym akcentem Wam mówię do następnego wideo. I jak zwykle łapeczki w górę. Zapraszam do komentowania pod filmikami i do subskrybowania kanału, jak zwykle. Zawsze mówię to na koniec, żeby nie było, żeby nie zanudzać. Do następnego razu. Cześć moi drodzy.